Cześć, witam się z Wami w niedzielę i mam nadzieję, że ten film wleci jeszcze dzisiaj, jak nie to jutro, ale dziś rano miałam chwilę czasu i wpadł mi do głowy pewien pomysł, żeby zacząć robić tutaj pewien rodzaj serii na YouTubie. Nie wiem, czy on pojawiałby się co tydzień, czy film pojawiałby się co tydzień, czy co dwa, czy raz w miesiącu. Zobaczymy. Na razie to jest taki czysty, spontaniczny pomysł. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie w praktyce. Może okaże się, że to będzie tylko jeden film. W każdym razie chciałabym zaprosić Was na serię Niedzielne Szykowanie. Myślę, że tak mogłoby się to nazwać. Tak jak mówię, to jest czysto spontaniczny pomysł. Przed chwilą się wyszykowałam, jak widzicie, i całość Wam nagrałam. Zaraz lecę to szybko montować. Mam nadzieję, że taki format będzie Wam się podobał. Dzisiaj nie dodałam jeszcze stroju, który mam na sobie, ale myślę, że to w następnych filmach może się zmienić, jeżeli wyrazicie na to chęć, ale to musicie mi dać znać. No i po tym krótkim wstępie zapraszam Was na obejrzenie tego mojego niedzielnego szykowania się i mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Muszę Was tylko delikatnie uprzedzić, bo moja cera ma dość spore problemy teraz, dopiero co wróciłam z wyjazdu i wiecie, jak to jest, czasami jest taki moment w miesiącu, że ta cera nie wygląda, a w dodatku, jak to ja nawyciskałam sobie wszystkiego i wyglądam, jakbym była w kropki. Także tym się nie przejmujcie, mam nadzieję, że teraz nie widać tego tak bardzo. Zobaczcie, jakich kosmetyków użyłam. Przy okazji zobaczycie, jakie mam nowości w kosmetyce. Między innymi pielęgnacja, tutaj mam serię witaminową Pixie, baza z Kobo. Naprawdę sporo nowości. No i paleta, którą wykonałam, makijaż. Myślę, że każdego zaciekawi, bo jest to najgorętsza nowość z drogerii Natura, Sensik. Puh, paleta jest rewelacyjna, naprawdę. Pigment, kolory, wszystko jest rewelacyjne, a w dodatku ona kosztuje chyba około 50 zł, a w promocji myślę, że mniej niż 40. Tak mi się wydaje. Ja ten egzemplarz dostałam od drogerii Natura, więc dokładnie też nie wiem, ale zobaczcie film, jak ona się sprawuje. Masełko. No i słowem wstępu byłoby to tyle i o, w końcu pokazał nam się Antoś, który przez cały film spał, także jednak się załapie, jak zwykle. No i zapraszam do oglądania.
to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać. Ja chętnie na wszystko odpowiem. I dawajcie mi znać, czy taki format wam się podoba, bo tak jak mówię, jest to całkiem spontaniczne, to co zrobiłam. Nie planowałam do końca, jak się za to zabrać, po prostu usiadłam i zaczęłam to nagrywać. Mam nadzieję, że wszystko wam się podoba i że taka przyspieszona forma też. Z kolei taką nieprzyspieszoną formę wolałabym zostawić na filmy typu chat make-up, także chciałabym trochę to zróżnicować. Dajcie mi znać, czy w następnych filmach pokazywać wam strój, bo dzisiaj akurat mam klasyczną małą czarną na sobie, także nie chciałam was też zanudzać, przeciągać tego, ale jeżeli was to interesuje, to ja chętnie spełnię wasze prośby. No i tyle, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!